Mogiły bez nagrobków, jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Pewnie każdy z was, przechodząc tą jakże popularną grę, zadawał sobie jedno pytanie. Czym jest klucznik? Cóż, odpowiedzi prawdopodobnie nie poznamy, gdyż jest jedynie postacią wymyśloną na potrzeby CD Projekt. Dowiedzieć się jednak możemy, kim owa istota mogłaby być. Ja jestem Kot. A to jest, kim może być klucznik? Dawno, dawno temu, gdy świat był jeszcze młody, zaś rasa ludzka znajdowała się w fazie prototypu, Lilith. Pierwsza kobieta na świecie, która odmówiła poddania się mężowi Adamowi, została wypędzona z ogrodu Eden. Po wygnaniu kobieta udała się nad morze, gdzie współżyła z demonami oraz rodziła im dzieci. Tak właśnie narodziły się sukkuby oraz inkuby, demony pożądania i uciech cielesnych. Jednak tą historię rozwinę wam w przyszłych filmach. Wszakże Lilith, jako pierwszy spośród sukkubów, nachodziła nocami śpiących mężczyzn, uprawiała z nimi seks, po czym nieświadomych w objęciach Morfeusza zostawiała samym sobie, zaś ona wracała do siebie. Istoty z jej pseudogwałtów rodziły się pod postacią demonów bez twarzy, tak zwanych Alu lub Galu. To również zależało od płci. Nie kojarzy się wam to z czymś? Zgadza się. Klucznik jest istotą przyzwaną z innego świata, w sposób jaki przyzywa się demony. Jego łopata, którą dzierży, z każdym ciosem wysysa siły życiowe z przeciwnika i przekazuje je klucznikowi. Realne demony również wysysają energię życiową ludzi. Jednak dlaczego i w jaki sposób to robią, dowiecie się również w przyszłych moich filmach. Klucznik służy swemu panu, Olgierdowi, przez całą wieczność zgodnie z demonicznym paktem, jaki zawarli. Nie ma żadnych wątpliwości, iż jest on demonem. Jednak, czy powyższe słowa znaczą, że klucznik mógłby być jednym z dzieci Lilith? Opinię na ten temat pozostawiam wam. Prawda jest taka, że demonologia ma w sobie odpowiedzi na bardzo wiele pytań, których nie udziela nauka. Dziękuję wam serdecznie. Mówił do was Kot. Idę zwinąć się w kłębek. Zaś wam życzę miłego wieczoru.